Siemaneczko, Stanisław Ubaszakal, pokażę Wam, jak naprawić dysk twardy, który jest uszkodzony, a chcemy go jednak naprawić i wykorzystać, bo jest nam bardzo pilnie potrzebny. No więc tak, podłączamy dysk do kieszeni przenośnej USB, do której możemy podłączyć dyski SATA i IATA. Taka kieszeń no trochę kosztuje, ale warto ją mieć, naprawdę. W którymś z filmików jest ta kieszeń u mnie wykorzystana jako kieszeń do podłączenia DVD-ROM-u, ale tak zrobię też później, bo tylko na razie raz na jakiś czas wykorzystuję do naprawy jakichś dysków tą kieszeń. Podłączamy sobie taki dysk. Wykryło nam dysk, zainstalowało w systemie, no ale no cóż, nie pokazuje ile jest giga, jest brak dostępu do dysku. W takim momencie naklikamy na dysk, formatuj, szybki format plików, z tego co wiem NTFS czy jakoś tak. Później po formacie mamy tutaj napisane sprawdzanie błędów. Ta opcja sprawdzi dysk, poszukiwanie błędów. I tak też robimy. Opcja sprawdzania dysku. Automatycznie zaznaczamy sobie, automatycznie napraw błędy systemu plików. I zaznaczamy skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory. Czyli te sektory, które zostały uszkodzone jakoś przez poprzedniego właściciela. Po zrobieniu tego wszystkiego mamy całkiem zarąbiście sprawny dysk. Może nie tyle giga, ile było, bo tu było akurat 500 giga. Może trochę mniej, bo tu akurat odzyskałem 465 giga. Ale mamy w pełni sprawny, działający dysk i możemy z niego w pełni korzystać.